bardzo cieszymy się, że jesteście tak licznie na podsumowaniu projektu. Chcemy dzisiaj pokazać Wam nasze efekty tego projektu, który składał się z warsztatów rzeźbiarskich, malarskich, fotograficznych i filmowych, które zobaczymy na górze. Projekt nosi tytuł Historia miasta, plener, aktywacja. Także udało nam się zaktywizować część naszej lokalnej społeczności, z czego się bardzo cieszymy. Projekt powstał, znaczy idea projektu powstała kilka lat temu. I w tym roku, o dziwo, w tym roku udało się pozyskać pieniądze na realizację tego projektu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020. Projekt w całym swoim zamierzeniu składa się z czterech jakby etapów. To jest warsztaty filmowe, fotograficzne, warsztaty rzeźbiarskie i malarskie. Każde z warsztatów kończą się jakby takim podsumowaniem, czyli mają pewne efekty. Czyli warsztatów filmowych powstał film, z warsztatów rzeźbiarskich powstały rzeźby, z warsztatów malarskich powstały obrazy, a z fotograficznych wydrukowaliśmy albumy zdjęciowe. Udało nam się pozyskać do tego uczestników, także to też, mimo że są czasy teraz, jakie są, związane z wirusem, no udało się, prawda? Tak samo udało nam się dzisiaj zorganizować tą imprezę podsumowującą projekt. I cieszymy się bardzo, że wszystko się udało po prostu i że mamy nadzieję, że to wszystko jeszcze zaprocentuje na następne plenery, bo chcemy zacząć tym projektem kolejne, żeby co roku odbywały się te same, żeby powstawały rzeźby odwołujące się do naszej historii miasta, czyli mamy już Słuszkę i Fleminga, czyli założyciela miasta i jednego z budowniczych, głównych budowniczych tego miasta. Chcemy dorobić jeszcze obraz Teresy, na cześć której powstał Terespol tak naprawdę, czyli żony Bogusława Słuszki. Myślę, że to jest do zrobienia. Warsztaty fotograficzne, jak tutaj dzisiaj widzieliśmy, powstał blisko 160-stronowy, stronicowy album, w którym wzięło udział 9 chyba najlepszych fotografów z naszego miasta i okolic. Także cieszymy się bardzo i mamy nadzieję na kontynuację. Chyba kontynuacja będzie, bo już widziałam, że prowadzący te warsztaty są chętni do tego, żeby dalej plenery organizować. To z pewnością, tak, tak. Myślę, że z roku na rok będzie coraz więcej chętnych. I tak celujemy, że warsztaty rzeźbiarskich, mimo że wzięło udział dosłownie może 3-4 osoby dorosłe. Najtrudniejsze. Ale liczymy na to, że ktoś z miasta się jeszcze pojawi chętny, a nauczyć się zawsze można wszystkiego. Odbywały się różnego rodzaju warsztaty. Kto je prowadził? Tak, odbywały się na przestrzeni wakacji. Warsztaty filmowe prowadził nasz animator kultury Wojciech Prokopiuk. Jest to twórca teraz Polskiego Studia Filmowego. W zasadzie jego lider obecnie. Warsztaty fotograficzne poprowadził Lech Mazur, czyli znany, ceniony fotograf w regionie, można powiedzieć. Warsztaty rzeźbiarskie prowadził Janusz Woliński. To Janusz jest z Włodawy, ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbrzańskiej. A warsztaty malarskie również z Włodawy poprowadziła pani Agnieszka Kuryłowicz, malarka. Także cieszymy się, że mieliśmy też osoby z zewnątrz, które mogą poprowadzić. Liczymy, że z roku na rok będzie coraz jakby wyższy poziom tych warsztatów. Mówi Pan o osobach z zewnątrz. Te osoby z zewnątrz, jak nawet Pani Kurłowicz wspomniała, mają inne spojrzenie na Terespol, także pokazują Wam Terespol w ogóle z drugiej strony. Tak to prawda, to prawda. My jako mieszkańcy mamy spojrzenie na Terespol zupełnie inne niż ktoś obcy, prawda? Ludzie z zewnątrz przyjeżdżający do nas pokazują nam często te miejsca, które my traktujemy jako takie zwykłe, przeciętne i wręcz trywialne, nie? Jakby no, oczywiste. Dla nich jest to urok. I takim miejscem na pewno są te nasze drewniane domy jeszcze sprzed II wojny światowej, które są dla mieszkańców właśnie innych regionów bardzo urokliwe. Miałem przyjemność prowadzić warsztaty rzeźbiarskie z uczestnikami. Owocem tych warsztatów są te rzeźby, które tutaj zaprezentowane są. Wykonane są one w drewnie lipowym, jak też i w drewnie dębowym. Te dwie duże rzeźby są wykonane w drewnie dębowym, natomiast mniejsze w lipowym. Uczestnicy tych warsztatów byli bardzo przejęci warsztatami i szczerze podeszli do tej pracy, chcąc oczywiście pokazać swoje umiejętności. No i efekt tych prac widać. Na przyszłość rozmawialiśmy zresztą tutaj z dyrekcją
że dobrze by było zorganizować nie tylko warsztaty, ale również plener malarsko-rzeźbiarski, no, którego efekty by były prace pozostawione, może i więcej prac, bo na plenerach wykonują artyści prace dość duże, tak jak tutaj widać te prace dwie, ale również i malarskie prace są wykonywane zazwyczaj w ilości dwóch prac. Prace, które wykonały dzieci, uważam, są bardzo ładne, ponieważ to były prace, które wykonywały pierwszy raz w życiu. Dzieci były dość młode. Wiadomo, że poprosić dziecko, żeby zrobiło pracę tematyczną, jest to naprawdę duży wyczyn, ponieważ dzieci bardzo szybko się nudzą. Uważam, że naprawdę się przyłożyły do tych prac, widać ten efekt. Jak na ich wiek, to są naprawdę bardzo fajne prace. No, żałuję, że nie było osób dorosłych, bo wtedy można naprawdę popracować nad warsztatem. Jeżeli ktoś by chciał się uczyć, to jakieś tam podstawy w przeciągu paru dni można złapać. Jeżeli ktoś po prostu lubi to, odnajduje się w malarstwie. Mam nadzieję, że tak jak wspomina pan Janusz, że nasza współpraca będzie kontynuowana, może dojdzie do jakiegoś pleneru, w którym z chęcią wziąłbym udział, tak jak również moi znajomi artyści. No, to czas pokaże, co z tego wyjdzie. Tereny macie tu piękne, więc się chcą malować, piękna przyroda. Myślę, że warto to utrwalić po prostu dla jakichś mieszkańców, dla przyjeżdżających gości. Zawsze jest inne spojrzenie artysty niż mieszkańcy czasami mijają takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ponieważ oni mają to na co dzień. A artysta, który przyjeżdża, patrzy na to jakby świeżym okiem i przetwarza to jakiś taki przez siebie, przez swoje widzenie świata. I czasami później mieszkańcy chodzą i mówią, a ja po tego codziennie chodziłem, a nie zwróciłem uwagi, że to taki ładny. Więc myślę, że choćby z tego powodu warto organizować takie imprezy, które zaangażowani są artyści, choćby spojrzeć na własną miejscowość jakimś innym okiem. Zaproponowano prowadzenie dni warsztatów fotograficznych. Ucieszyłem się, bo Telespol jest wdzięczny miejscem dla fotografowania, pomimo tego, że jest małe, pomimo tego, że nie takie bardzo stare, ale okazało się, że jest co fotografować. Nasza grupa składała się z takich osób jak ja, Krzysztof Tarasiuk, Katarzyna Wyręczuk, Grzegorz Maciuk, Przemysław Masur, Marek Ferenc, Daniel Mindryn, Wojciech Prokopiuk, Janeta Rybowiecka. Różne kwalifikacje te osoby miały. Niektórzy zawodowo z nas zajmowali się fotografią, niektórzy amatorską, ale zaskakujące było jakość zdjęć. Zaskakujące było spojrzenie na ten temat. No, bardzo ciekawe to jest. Według mnie bardzo to ciekawie wyszło. No, zdjęć jest bardzo dużo. Taki ładny album wyszedł z tego naszego działania. Dzisiaj mamy przyjemność pokazania dla państwa filmu, dokumentu fabularyzowanego w zasadzie, który jest w całości o naszym mieście, nakręcony w naszym mieście, a uczestnikami w większości są mieszkańcy naszego miasta. Jaki to jest film i o czym to za chwilę państwo zobaczą i ocenią, natomiast ja chciałbym powiedzieć jedno. Żaden najlepszy scenariusz, najlepszy reżyser, ani najwspanialszy pomysł nie spowoduje tego, że film będzie wybitny. Żeby powstał taki film, muszą być ludzie, musi być ekipa. Ja w tej chwili chciałbym taką ekipę pokazać, która współpracowała z nami w ostatnie wakacje. W wakacje. Proszę państwa, ci ludzie pracowali w wakacje. Proszę mi wierzyć, projekt trwał od czerwca właściwie do sierpnia. To nie był mały projekt. Generalnie bezpośrednio w projekcie, za chwilę to zobaczymy, brało udział 7 osób, których możemy określić jako aktorzy. Większość już państwo ich znają, natomiast ja chciałbym pokazać ich jeszcze raz państwu, bo uważam, że ta młodzież zasługuje sobie na to, żebyśmy ich widzieli. Mamy wspaniałą młodzież, tylko trzeba zwyczajnie ich docenić, czasami pokazać, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście ta młodzież jest w stanie coś takiego realizować. Co znajdowało się przy ulicy Obrońców Stalingradu 115? Czy Hitler z Mussolinim jedli obiad w barze na dworcu?
kim była tajemnicza pani generałowa oraz kim był wielki Kim. Już zaczynamy? Czy mnie widać? Jak to mnie widać? Przecież jestem narratorem. No, teraz lepiej. A więc, zaczynamy. Terespol. Miasto położone jest na Polesiu. Graniczy z Białorusią i sąsiaduje z miastem Brześć. Oba miasta, oprócz granicy, dzieli także rzeka Bug. Tu zaczyna się Unia Europejska, a lokalizacja miasta przy głównej trasie, łączącej zachód ze wschodem Europy oraz Azją, podkreśla strategiczność tego miejsca. Podczas wojny Niemcy kontynuowali produkcję ogórków na rzecz III Rzeszy. Nasze ogórki podbiły świat szybciej niż Hitler. Niemcy zajadali się nimi nawet w bitwie pod Tobrukiem w Afryce, do tego stopnia, że aż przegrali bitwę, zatracając się w ich smaku. Po wojnie biznes ogórkowy rozwijał się, tym razem w nowej, socjalistycznej rzeczywistości. Teraz polskie zakłady spożywcze umiejscowiły się przy ulicy Obrońców Stalingradu 115.